Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Kuba i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga. I dzisiaj jest ze mną sąsiad. Jest i sąsiad. No, sąsiad się wita. My jedziemy kosić do koło jego pola. Prawdopodobnie jęczmień. Nie, sąsiad? Czekaj, coś tu się stało. Tu musimy wziąć, tak? I tak, okej. Jedziemy. No. Nie, zaczynamy serię. Jutro nowy odcinek u sąsiada. Jutro będę żniwa u niego. Będę mu kosił. Nie, sąsiad? No, będzie się działo na odcinku sąsiada. No, sąsiad mieszka tu. Co ten, to te owiec, rzepak, owiec i pszenica? Bra, sąsiad, ja wjeżdżam pierwszy w rzepak. Chyba. Tak, pierwszy wjeżdżam w swój rzepak, okej? Okay? Czemu to widła tu wydłużyć? Dobra, sąsiad, uruchamiamy header. Na dół. I kosimy. Rzepaczek. U siebie najpierw. O, sąsiad już jedzie belarką. Do siebie będę mu za jutro siek. Ej, no sąsiad, powiem ci, że ten rzepak nawet dodaje teraz. Co muszę dać pola, nie oddam. Coś ty. Trzeba było wcześniej kupić. No, co muszę stronić na polu, owszem, może, nie? Na ściernie. Ale ta ściernia z rzepaku tak fajnie wygląda, nie? No, owszem, fajnie wygląda. A ja tu krzywo pojechał, ja pierdziu. Bo tu jest mój jęczmień znowu. Który też będzie prawdopodobnie trochę koszony dzisiaj. Sąsiad, powiem ci, że kółko dookoła i to na zbiorniku będzie. No, że pa... Ty, gdzie ty, sąsiad, pojechałeś? A tam. Przez zboże. Ten rzepaczek coś oddaje w tym sezonie. W tym sezonie, nie? O panie, ale mnie tu cofa. Jakie, bo tu trzeba słomę znowu złapać, żeby była. Dobra, kosimy. No, sąsiad, powiem ci, że to na 200 już jest. Zobaczymy, jak u ciebie będzie. A ja wiem, ile pójdzie, dowiem się jutro, nie? Na odcinku u ciebie to się dowiemy. Dowiemy się u sąsiada na odcinku. Jak to sypnie? Ile sypnie w ogóle? Bo u mnie sypie ogólnie bardzo ładnie. Nie spodziewałem się, że tak będzie sypał rzepak. Rzepak, o, sąsiad idzie zobaczyć. Sąsiad idzie zobaczyć. No, także są, o, ty sąsiad, fajna ściernia jest po rzepaku, nie? No, sąsiad, kurde, ściernia jak piernik. O, tu mi sąsiad już New Hollandem podjął, bardzo pięknie, cieszę się. Dziękuję, że sąsiad taki miły był, że podjął New Hollandem tutaj na pole. No, sąsiad wysokosetne, nie? Tak tobie też będzie ciało.
Ile ma header metrów? Już ci mówię, header ma metrów. Header ma metrów 4,2 metra. No. Oczywiście rozumiem, że słomę mi bierzesz z jęczmienia, tak? Tak. No, sąsiad już 2 tony za chwilę będzie. Czyli rzepak najlepiej odda chyba ze wszystkich. Ale tak to jeżeli się nie pomylę, to jęczmień najlepiej odda. No, sąsiad, ale nadstawek nie masz zrobionych. Mi się 8 ton na przyczepę wchodzi. No, 4 tony to wystarczy akurat w miarę. Dobra. No. 2 tony 300. Ej, sąsiad, gdzieś mi tym New Hollandem tu na dół. Tu na dół, jak ja koszę teraz, nie? Na ścierni im stać. Ale tym New Hollandem, a nie Fiatem. On już na swoje żniwa tu podjechał Fiatem, że miała. Jak chcesz, to możemy na obiec przejechać i zobaczyć próbę we wsi. Jak chcesz, sąsiad. Ja ci nie wiem, jak to zrobimy. Nie wiem, jak to wiecie. No, wykosimy najpierw u mnie, a potem u ciebie, nie? A jutro na odcinku i tak orze u ciebie, to zobaczymy, jak to sypnie, nie? No i rzepaczek skończony, nie? 3 tony w zbiorniku. No, na moją się wywalę, bo to... Jęczmienia i tak nie zmieszczę na raz, na pewno na przyczepę to. O. Dobra, żniwa. Rzepaczane można zakończyć akcentem. Sąsiad, chodź zobaczyć, jak ładnie to wygląda na przyczepie. 3 tony mam. O! Sąsiad ładnie dało. No, sąsiad, pajaki czyściutki, nie? Dobra, sąsiad, gotowe. I rozumiem, że słomę ci mam zostawić z moich pól, tak? Dobra, to się czkarnie odpinam. No, rzepak mi możesz odwieźć. Tylko ja nie mam silosa postawionego najgorszy chyba, nie? A nie, mam tam, no. Co ty mi to? O ty ciatki. No, nareszcie. Czekaj, bo mi się tu kombajn nie chciał uruchomić. No, sąsiad, tu ten jęczmień sypnie jak piernik, na ładnie. Ty jęczmienia nie masz chyba zasianego, sąsiad. Masz owiec, rzepak, owiec i pszenicę. Tam jak przyczepa, ty w tej dużej stodole co kombajn stał. Tam jest taka planteka, nie? To tam wysyp na to. Masz czy nie? Boże, sąsiad, daj mi to. Jak mi wysypiesz na boisku, to ma być w silosie wysypane. Wiesz, gdzie stała ta przyczepa? No to tam masz to wysypać. No. Bo
Boże, co się z tym ruchem drogowym dzieje? No i tak to będzie wyglądało przez najbliższe odcinki, nie? Sąsiad. No, u mnie, u ciebie? Ja hopie, ja będę miał nowy nabytku, a piernik. Ty sąsiad, przyjdź, bo już pół zbiornika mam. Nie no, w sumie tak, mam twoją szczepę. Czemu? No. Sąsiad, wyjdź z tego New Holanda. Jedziesz, dobra. Ja nie wiem, ja ten ruch drogowy chyba wyłączę i też będzie. No, w sumie tak. Tak. I tak. I jedź, sąsiad, nie pierdziel. Słomę jeszcze nie zbieraj, dobra, jak wykoszę. W sumie słomę będziesz mógł zbierać jutro na odcinku u siebie. To zaraz, poczekaj. No właśnie, bez ruchu. Dobra, sąsiad już przyjechał. Stań tam. Tam na dole stań na uwrocie, na rzepaku. Na ścierni po rzepaku stań. Tam na dole, nie? No dobra, tu stań właśnie. Sąsiad, powiem ci, że jeńc mi odda i to dobrze. Fiatem, no do góry możesz w sumie też przyjechać. Ja teraz jeszcze obrócę kółko, nie? Na dół. A tak to już mam pełno, nie? Dobra, stanie i tam i będzie. No. Dobra, 4 tony, full. Pełny, hopie. 95%. Nie prasuj jeszcze, nie prasuj. No, naszykuj sobie, tylko w drzewo nie pierdzielnij. Och. O, sąsiad, coś ci. To słabo idzie, widzę. Ty jest sąsiad, bo pół przyczepy już jest. Ty jest sąsiad, ale tym case'em to mi odjedź tamtąd, nie? Dobra, sieczymy dalej, sąsiad, nie? Tu mijaka zrobiłem, wiem, widzę, poprawię go zaraz. No poprawię, mówię. A ma sąsiad ładny owiec tutaj normalnie. Pszenicę może sąsiad piękną, ale rzadko trochę. Rzepak może dobry. Owiec gęsty, owiec sypnie. No.
Oj. Dobra, mordeczki, myślę, że na tym sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, cześć.